dobry. Dzisiaj w programie Wstęp Wolny opowiemy o obecności sztuki i kultury na ulicy wśród nas w życiu codziennym. A to poprzez opowieść filmową o działaczu społecznym. Przyjrzymy się bliżej muralom, czyli monumentalnym malowidłom widniejącym na budynkach. Zajrzymy także do szkoły. Zaczynamy. Dziś w programie film Wałęsa w Wenecji. Ja nie chcę, ale muszę. Białystok silny w sztukę współczesną. Nie rozumiem. To jest niby sztuka? Murale wchodzą do kolekcji sztuki. Za 1000 lat jacyś ludzie to wykopią i będą wiedzieli, jakie mieliśmy budynki. Szkoła jako kontrowersyjny temat teatralny. Gdzieś ta edukacja nie nadąża. I teraz spójrzmy na to też z perspektywy właśnie science fiction. Co, gdzie, kiedy w waszych miastach? Są seanse, które przechodzą do historii, są miasta, które przynoszą szczęście, są filmy, które muszą powstać i muszą wywoływać kontrowersje. I Państwu należy się finał tej długo zapowiadanej historii. W Wenecji zaprezentowano film Człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy, opowiadający o Lechu Wałęsie. Teraz specjalnie dla Państwa nasza korespondencja z Wenecji. Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mieszać. Jak się oświadczyłeś? To ja powiedziałam, że chcę mieć tylko jedno. Spokojne, rodzinne życie. Wiem, ale to nie moja wina. To sceny z filmu, który nie tylko pokazuje historię Polski, ale może przejść do historii kina jako kolejny znakomity film Andrzeja Wajdy. Wałęsa, Człowiek z nadziei, nie bez przyczyny miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji. Życie Lecha Wałęsy miało wpływ na całą Europę. Dlatego Andrzej Wajda chciał, aby właśnie z Wenecji film mógł wyruszyć dalej w świat. Chcesz wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkiem? Ja nie chcę, ale muszę. Premiera okazała się sukcesem. Wenecka publiczność nagrodziła twórców filmu kilkuminutowymi owacjami na stojąco. Film Wałęsa, Człowiek z nadziei, rozpoczął swoje nowe filmowe życie. Leszek, tu się żyć nie da. Każdy jak do siebie przychodzi. Do widzenia, dziękuję serdecznie. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Film to przede wszystkim historia o człowieku. Pokazuje przemianę Lecha Wałęsy z prostego robotnika w znaczącego przywódcę. Odkrywa kulisy wielkich wydarzeń, także z perspektywy mieszkania Wałęsów na osiedlu z Wielkiej Płyty. To historia polskiej transformacji, która nie byłaby możliwa bez ludzi wręcz szaleńczo odważnych. Ja przyjechałem do stoczni w pierwszych dniach strajku. I myślę, że ja pierwszy zadałem Lechowi pytanie: Lechu, a co będzie, jak radzieckie czołgi ruszą w stronę Warszawy? Na co Wałęsa bez chwili namysłu powiedział do mnie: nie, 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 mówi, czołgi radzieckie nie. Film to także triumf polskiego aktorstwa w wykonaniu Roberta Więckiewicza i Agnieszki Grochowskiej. Jak się nazywacie? Wałęsa! Granie Lecha Wałęsy jest niebywale trudnym zadaniem. Podczas zdjęć Robert Więckiewicz starał się więc odciągnąć swe myśli od grania wielkiej legendy. Skoncentrował się na roli, a to ważne, bo postać Lecha Wałęsy w prosty sposób mogła przeistoczyć się w karykaturę. Ja pamiętam taką scenę, jak robiliśmy przy okazji, kiedy Wałęsa dostaje list gratulacyjny od papieża z okazji przyznania mu Nagrody Nobla, ja zobaczyłem przygotowane przez rekwizytorów okładki pism z tamtych czasów, więc on był po prostu na okładkach pism całego świata, po prostu wszędzie. To było niesamowite uczucie. Łagodnie, a zarazem stanowczo zagrała postać Danuty Wałęsy Agnieszka Grochowska. Pokazała żonę przywódcy Solidarności jako kobietę wyjątkowo odważną i mądrą. Najbardziej w pani Danucie i w tej historii lubię to, że ona nie pozamykała drzwi przed Lechem Wałęsą. Że on nie musiał wychodzić kuchennymi drzwiami, tylnymi drzwiami, nie musiał skakać przez okno, nie musiał się spuszczać na linię po prostu. Tylko że ona normalnie dała mu wyjść z domu i normalnie dała mu robić to, co on robił. I myślę, że to jest w takiej relacji, w związku kobiety i mężczyzny niezwykle trudne. Szczególnie jeżeli do tego dochodzi jeszcze to, że to w jakimś sensie było niebezpieczne. To znaczy, że ona żyła w permanentnym strachu o jego życie, o jego zdrowie, o bezpieczeństwo. I my pracowaliśmy i staraliśmy się tak, jak umiemy, najlepiej zrobić film. Film wchodzi do polskich kin 4 października. Już towarzyszy mu wielki szum medialny i promocyjna kampania. Oprócz wymownych plakatów, jej ważnym elementem jest także projekt edukacyjny. My, naród. We, the people.
a w nim m.in. animowany teledysk Tribute to Solidarity z muzyką Łukasza Luka Rostkowskiego z animacją pod opieką artystyczną laureata Oscara Zbigniewa Rybczyńskiego. Rybczyński konsultował pomysły polskich twórców, dzięki temu powstała niezwykła animacja, złożona z symboli, obrazów i cytatów. Teledysk ma przyciągnąć do kin młodszych widzów i sprowokować ich do własnych poszukiwań kontekstów tej historii. Muzyka Beethovena i Szymanowskiego zabrzmi w Zakopanem nad Tatrami, to w ramach festiwalu Muzyka na Szczytach, a w Filharmonii Pomorskiej rozpoczął się Bydgoski Festiwal Muzyczny. Teraz o innych wydarzeniach kulturalnych, na które warto wybrać się w nadchodzącym tygodniu. 13 września na ekrany polskich kin wchodzi film Kongres w reżyserii Ariego Folmana. Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jego scenariusz powstał na podstawie utworu Stanisława Lema Kongres Futurologiczny, wydanego po raz pierwszy w 1971 roku. Film opowiada historię aktorki, która podpisuje kontrakt z wytwórnią filmową na sprzedaż swej tożsamości. Reżyser filmu, Ari Folman, jest autorem nagradzanego obrazu Walc z Bashirem. Jego najnowsze dzieło jest połączeniem filmu fabularnego i animacji. 20 września rozpoczyna się 56. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Większość prezentowanych w tym roku utworów to dzieła nowe, które na festiwalu będą miały swoją prapremierę. Nowe będą także techniki gry na instrumentach oraz koncerty z udziałem nowych technologii. Muzeum Współczesne we Wrocławiu zaprasza na wystawę Dzień jest za krótki. To projekt poświęcony autobiograficznym relacjom w najnowszej sztuce polskiej. Zaproszeni artyści opowiadają własne historie. Widzowie będą mogli sprawdzić, dlaczego artyści tak często lubią prezentować w swojej twórczości fragmenty własnego życia. W Teatrze Syrena pierwsza odsłona Międzynarodowego Festiwalu Monodramu United Solo Europe. Niezwykłe spotkanie różnorodnych artystów i form teatralnych. Jest tu miejsce zarówno dla teatru lalek, tańca, stand-upu, iluzji czy improwizacji. Tę artystkę można poznawać wyłącznie dzięki słowom. 2 lata z życia Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory w listach, wierszach i piosenkach. W spektaklu Teatru Polskiego w Warszawie listy na wyczerpanym papierze. Na scenie kameralnej w nowych aranżacjach usłyszymy m.in. Nie zakocham się tej wiosny, Na całej połaci śnieg czy Na całych jeziorach ty. Warto także zwrócić uwagę na Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego, który już 21 września rozpocznie się w sopockiej Zatoce Sztuki. To nie tylko konkurs na interpretację piosenek Młynarskiego, ale jedyne w swoim rodzaju spotkanie z twórcą. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy trwają przygotowania do społeczno-teatralnego projektu Zachem Interwencja. 2 studentki Akademii Teatralnej w Warszawie zajęły się tworzeniem teatru dokumentalnego we współpracy ze zwolnionymi pracownikami wielkich zakładów chemicznych w Bydgoszczy. Kilka miesięcy temu pracę straciło tam kilkaset osób. Dwójka naszych bohaterów, oni zakładają firmy i będą opowiadali o tym przejściu właśnie z Zachemu do stawania się swoim własnym szefem. Premierę spektaklu zaplanowano na początek października. Widzowie zobaczą go w ramach rozpoczynającego się 28 września Festiwalu Prapremier. Teatr Studio wznawia wrześniową premierę Koniec to nie my w reżyserii Marcina Libery. To przedziwna opowieść o miłości do pilota biorącego udział w ataku na World Trade Center. Czy można współczuć ludziom z takiego związku? Warto sprawdzić to w warszawskim teatrze. Nie rozumiem. To jest niby sztuka? Oczywiście, że nie rozumiesz. Ty tylko pejzaże, matejko... Sztuka współczesna szuka swojego miejsca wśród nas. Czas, żebyśmy i my poszukali swojego miejsca w sztuce współczesnej. No dobrze, niech ci będzie, ale trzeba żyć tu i teraz. Przecież ci młodzi, ci współcześni to też mówią coś ponadczasowego.
Zamiast obrażać się na widza, że czegoś nie rozumie, lepiej bez zadęcia tłumaczyć mu nowe zjawiska w sztuce. Taki wydaje się być przepis na artystyczny sukces białostockiej galerii Arsenał. Obecnie można tam oglądać wystawę słynnej Natalii LL, spektakl intymny artystki, która stworzyła niepowtarzalny styl związany z feministycznym nurtem w sztuce. Jej prowokacyjne fotografie do dziś wzbudzają żywe dyskusje wśród licznych jej interpretatorów. W latach 60. i 70. to był w ogóle przewrót w sztuce. To znaczy dochodziły takie zjawiska, których w ogóle nie było. Bo przedtem mieliśmy malarstwo, rzeźba, prawda, podział klasyczny, rysunek, grafika. I nagle pojawiły się takie rzeczy jak happening, jak performance i między innymi body art, co mnie pasował, prawda, sztuka ciała. Ja oczywiście byłam, przede wszystkim dokamerowo się fotografowałam. W tej chwili to już wszyscy siebie fotografują. Skąd w Arsenale odwaga na eksperymenty z takimi artystami jak Natalia LL, bądź odwaga wystawiania bardzo młodych artystów? Zdaniem kuratorów galerii, pójściem na łatwiznę byłoby kopiowanie tego, co modne w innych częściach kraju, a debiut jest obietnicą. Dobra galeria powinna mieć taką ambicję, żeby tworzyć program indywidualnie, a nie w oparciu o takie wytnij wklej, czyli o kopiowanie. My od lat pracujemy tak intensywnie i tak dbamy o artystów, którzy z nami współpracują, że właściwie nie mamy kompleksów i nie obawiamy się, że jest jakaś grupa artystów dla nas kompletnie niedostępna. Dlatego nie dziwi kolejny ciekawy projekt galerii. Pawilon wystawienniczy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia, ale w nowoczesnej wersji. Intencją autorów było nadanie nowej wartości tradycyjnym elementom. Ideą było, żeby po prostu postawić tą architekturę w publicznym miejscu, w takim bardzo dostępnym dla wszystkich. Zachęcić ich formą i żeby przyszli i żeby się dowiedzieli tak po prostu trochę przez przypadek o tym zdobnictwie i o tym Podlasiu i o tym dziedzictwie, które mamy. Zobaczcie, jakby na Podlasiu są piękne rzeczy, to można dalej jakby kontynuować jakby tą tradycję i można to w współczesny sposób robić i to jest rzecz, czym powinniśmy się chwalić. Symbioza z naturą i tradycją obok prac kontrowersyjnych artystów daje galerii pewną równowagę. Jeszcze do października można tu oglądać na przykład wystawę Wszystko, co oddycha, prezentującą fotografię Puszczy Białowieskiej. Przez 5 lat robiłem tą wystawę i film. Czego tam szukałem? Szukałem tego, co jest dla mnie najistotniejsze, czyli tej harmonii człowieka z naturą. Tego, co gdzieś ucieka we współczesności. Galerii Arsenał życzymy harmonii i dobrych, trafnych, kuratorskich decyzji. Podobno ostatnim miejscem, w którym można się czegoś nauczyć, jest szkoła. Tak przynajmniej twierdzą zdegustowani uczniowie i sfrustrowani nauczyciele. Potem jednak często przychodzi nam do głowy refleksja, jak ostatnio usłyszałam to u Jurka Owsiaka, że szkoda, że w okresie szkolnym tak mało się uczyliśmy. Sprawa jest bardziej skomplikowana i złożona, niż mogłoby się wydawać. System edukacyjny wywołuje nasz bunt. Młodzi twórcy z Wałbrzycha postanowili odnieść się do tego złożonego problemu. Spektakl swój oparli na powieści Terry'ego Pratchetta, wnikliwego krytyka brytyjskiej rzeczywistości, pisarza fantasy i science fiction, a ich spektakl doprowadził do wniosków tyleż zaskakujących, co gorzkich. Premiera Znikających Szkół otworzyła nowy jubileuszowy 50. sezon Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. To jedna z najciekawszych scen polskich, na której odważnie i szczerze prowadzi się dialog z rzeczywistością. Ten sezon też zatytułowano znacząco. Normalsi, żadnych herosów, dekalog. Zainaugurował go spektakl Pawła Świątka, Znikające Szkoły. Na samym początku tego projektu był konkret. Paweł jest wałbrzyszaninem i inspiracją do tego projektu były zamykane szkoły w Wałbrzychu. Już zniknęła teraz klasa i pusty korytarz.
Szkoło, już nigdy nas nie powitasz. Potem refleksja twórców zaczęła się rozwijać z publicystycznej obserwacji w dramatyczne odkrycie. W końcu źle, że szkoły są zamykane, ale też chyba niedobrze, że w ogóle są. Obojętnie, czy jest to szkoła demokratyczna, czyli bardzo jakby liberalna, czy jest to szkoła nastawiona na pewnego rodzaju patriarchalny, że tak powiem, rys prawicowy dotyczący nauki historii, no zawsze jest to podporządkowane jakiejś ideologii. Pretensje nauczycieli, przeludnione placówki, agresja w gimnazjach, zacofane podstawówki. Nasi akademicy właśnie z perspektywy przyszłości zastanawiają się, czy będzie kiedyś możliwa taka szkoła, z której będzie można uciec. Tak jak Terry Pratchett mówi, no świat jest jedynie zgrabną opowieścią naukowca, w którą my wszyscy wierzymy ślepo, prawda? Jakby nie jesteśmy w stanie nawet zakwestionować tych wszystkich teorii, które tak naprawdę obalane są z dnia na dzień albo testowane są z dnia na dzień. Nasz spektakl jest chyba taką próbą zmierzenia się z niemożliwością funkcjonowania w instytucji, która nie byłaby jakąś instytucją władzy. Paweł Świątek już w wyreżyserowanym przez siebie spektaklu Paw Królowej Doroty Masłowskiej w Starym Teatrze pokazał, że od rzeczywistości raczej ucieka i ma skłonność do abstrakcyjnych pomysłów umieszczonych w równie abstrakcyjnym świecie. Tak jest i tym razem. Niewidoczni akademicy zapraszają do rzeczywistości bez szkoły. Nawet jeżeli byśmy starali się wyabstrahować jakąś sytuację, w której mogę powiedzieć tak, jestem wolny i myślę niezależnie, no to właśnie pytanie, czy jesteśmy w stanie się tego wyabstrahować? Chyba nie. Znaczy, nie ma systemu edukacji, który by mi nie budował jakiegoś toku myślenia, skojarzeń i tak dalej. To, czego uczą się nasze dzieci, teraz młodzież się uczy, będzie stosować tak naprawdę w praktyce za 10 lat, no to chyba jesteśmy trochę zacofani do tego, jakby nie nadążamy za zjawiskami, które są dookoła nas. Ja mam to poczucie też po jakiejś edukacji, którą przeżyłem, że nigdzie nie zostałem dostosowany do życia w czasach, w których faktycznie żyjemy. Edukacja to temat poważny i narzuca poważne pytania. Przede wszystkim dwa. Jakie będą dzieci przyszłości? Do kogo należy dzieciństwo nowych pokoleń? Gdzieś ta edukacja nie nadąża. I teraz spójrzmy na to też z perspektywy właśnie science fiction jakiegoś. Wydaje mi się, że należałoby jakoś radykalnie przemodelować dzisiejszy system edukacji. Jak? Politycy tego nie umieją, a my pewnie jeszcze nie wiemy. Ojczyzna nasza to wisi miasto i las co szumi, piosnkę o zmroku. Słońce i obłok co świeci jasno, zboże co w polu rośnie wysoko. Myślę, że świat manipulacji jest takim tutaj naszym punktem odniesienia i jest jakaś nasza kolejna już zresztą próba przyjrzenia się, czy w czymś z pozoru niegroźnym, traktowanym jako bardzo wręcz niezbędne, czy czasem szkoła, która miałaby nam dawać wolność myślenia i ekspresji, twórczości, czy czasem też nie jest uwikłana w jakieś ukryte, zakamuflowane elementy manipulacyjne. Każda szkoła wikła się w system władzy. Czy postęp może osłabić jej opresyjność? Droga, na którą weszli zbuntowani twórcy, doprowadza jednak do gorzkiego finału. Nasi akademicy prezentują różnego rodzaju szkoły, różnego rodzaju akademie, a na koniec chyba się trochę okazuje, że jednak mimo wszystko w tej szkole przyszłości to dopiero wtedy będzie totalitarnie. Świat, w którym buntownicy nie wierzą w szczęśliwy finał rewolucji, jest beznadziejnie smutny. Ludzie malarską ekspresję zaczęli wyrażać już ponad 20 tysięcy lat temu w grotach Lascaux Altamiry czy też jaskiniach zachodniej Australii. Potem triumfy zaczął odnosić fresk. To malarstwo naścienne, które zaczęło się rozwijać bardzo dynamicznie w Grecji, na Krecie, a potem przeniosło się do całej Europy. Od kilkudziesięciu lat coraz głośniej i wyraźniej mówi się o triumfie muralu. To wielkoformatowe malarstwo naścienne o charakterze często czysto dekoracyjnym, ale nie tylko. Bywa wyrazem prawdziwej artystycznej pasji. Wszystko zależy od miejsca, wielkości ściany i wyobraźni artysty. Czy murale to współczesne malarstwo ścienne? Na pewno antidotum na popperelowską szarość. Łódź, która z jednej strony jest silnie rozwijającym się miastem przemysłów kreatywnych, a z drugiej w wielu miejscach zaniedbanym wielkim poprzemysłowym city, ma silnie rozwiniętą ekspozycję sztuki ulicznej. Mural nie jest tu wandalizmem. W prosty sposób wprowadza życie w często beznadziejną przestrzeń.
Łódzka Fundacja Sztuki Urban Forms ma na swoim koncie ponad 20 wielkoformatowych murali. Wprowadziła nawet szlak turystyczny, a właściwie artystyczny, dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych. To praca nad stałą ekspozycją sztuki ulicznej. Nie ma tu stałej siedziby galerii, bo nie ma też tak wielkich przestrzeni, aby zamknąć sztukę uliczną w jednym budynku. Próbę tego podejmuje jednak Ośrodek Działań Kulturowych LAS. Ich innowacyjny projekt polega na przeniesieniu wielkich murali na małe, ale bardzo trwałe ceramiczne budynki. Mikrobudynki i mikromurale dzięki multiplikacji będą tworzyć podwaliny ekspozycji prezentującej dawne i obecne murale z całego kraju. Metoda archiwizacji malowideł pozwoli przetrwać mikrobudynkom tysiąclecia. To jest bardzo trwałe, to może teraz gdzieś być zakopane i za 1000 lat jacyś ludzie to wykopią i będą wiedzieli, jakie mieliśmy budynki. Ja to lepiłam z gliny szamotowej. Szkliwiłam szkliwami, wypalałam w temperaturze od 1100 do 1200 stopni. Niektóre grafiki były robione od szablonów, niektóre musiałam, tak jak tutaj na przykład właśnie ten Piotruś Pan, czy Straż Pożarna, czy Śniadanie Mistrzów, musiałam użyć takie fotografie szkliwne, czyli taką jakby kalkomanię, którą się naklejało i trzeba było to jeszcze raz wypalić. Te prace często robili bardzo dobrze artyści. Jest to część kultury polskiej, która gdzieś zanika pod wpływem ocieplania budynków, dlatego że ta przestrzeń współczesnych miast się bardzo dynamicznie zmienia i jest to dla nas ważne i chcielibyśmy część tego odtworzyć. Jest duża szansa, że projekt przekształci się w festiwal, dzięki któremu młodzi twórcy sztuki ulicznej będą mogli zadebiutować w przestrzeni miejskiej. Pomysł na najmniejszy festiwal malarstwa wielkoformatowego nie zakłada na razie stałej siedziby. Być może pojawi się właśnie w Państwa mieście. Dzisiaj to już wszystko, kolejny wstęp wolny dla wszystkich Państwa już w najbliższą sobotę z kulturą. Zapraszam, do zobaczenia.